Więc to jest tytuł mojej prezentacji, ale dla rozluźnienia atmosfery i mnie, żebym nie musiał mamrotać pod nosem przy okazji prezentacji, chciałem opowiedzieć o sobie, bo autoprezentacja to jest to, co wychodzi mi chyba najlepiej. Xolf się śmieje, Xolf mnie zna. Nazywam się Piotr Pasich, pracuję w Xolfie, to ta grupka loża na samym końcu sali, która będzie pewnie się podśmiechiwać w tej chwili. Dziękuję. To jest mój adres mailowy po prezentacji w różnych sprawach, także w sprawie prezentacji możecie się skontaktować pod tym adresem mailowym, możecie też zafollowować mnie na Twitterze. Wszystkie inne serwisy jak Facebook, GitHub i tak dalej też zaczynają się od piotr.pasich. Jeżeli nie jest dopuszczona kropka do adresu, to jest po prostu Piotr Pasich jak na Twitterze, na przykład na GitHubie. To na mój temat. Więc zacznijmy od dość dużego problemu, z którym spotykamy się w swojej pracy, bo głównie pracuję nad optymalizacją i performancem aplikacji, czyli do mnie trafiają już aplikacje, które mają dużo takich komunikatów, naprawdę dużo takich komunikatów i trzeba je poprawić, ugryźć wszystko z zupełnie innej strony, zupełnie inaczej pobrać dane, zupełnie inaczej nimi zarządzać, albo zrobić coś, o czym będę mówił za chwilę, bo nie zawsze jest to takie trudne, nie zawsze trzeba zmieniać kod aplikacji, żeby osiągnąć swój cel. To jest cytat, który znalazłem na stronie php.net. Chyba każdy zna tą stronę. Ktoś zna tą stronę? Rozumiem. Ja czasem z niej korzystam, tak jak niektórzy z Wikipedii na przykład. A good understanding of how variables are stored or manipulated is essential to become a hacker. To słowo jest bardzo ważne, bo z tymi ludźmi walczymy. Kiedyś zrobiłem aplikację facebookową, która była konkursem, chyba w Orlenie było do wygrania 300 zł dziennie na paliwo. I oni byli w stanie naprawdę różne rzeczy robić z tą pamięcią. Różne rzeczy z bazą danych, różne rzeczy z pamięcią, różne rzeczy ze wszystkim. I z nimi miałem największy problem. Z nimi walczyłem przez prawie 2 miesiące życia aplikacji i chciałbym rozumieć to wszystko tak jak oni. Rozumieć, jak działa PHP, jak go łamać i jak go zabezpieczać. To są naprawdę niesamowici ludzie, a walka z nimi przysparza dużo satysfakcji i zajmuje mnóstwo czasu, nawet do 4 nad ranem. Ale także ważnym jest to, tak jak mówię, żeby zrozumieć, jak są te zmienne sterowane w pamięci. I zaraz do tego przejdziemy. Od tego zaczniemy. To będzie tak naprawdę esencja tej prezentacji, bo samo zrozumienie prowadzi nas dalej do naprawiania błędów, naprawiania tego sterowania i mijania z daleka tego komunikatu. Więc pierwsze pytanie, właśnie, jeszcze krótkie wprowadzenie, bo nie wszyscy tutaj, nie wszyscy byli na poprzedniej prezentacji Wojciecha Sznapki, a szkoda, ponieważ razem z Xolfem będziemy mieli mały konkurs, Wojciech Sznapka już rozdał 5 tiketów, dnia przypuszczalnie 7 grudnia, jest to do dogadania z uczestnikami, będziemy przeprowadzali małe szkolenie na 2 poziomach na temat Symfony, na temat frameworku Symfony, bo tym się zajmujemy, w tym się specjalizujemy i w tym jesteśmy ekspertami. Mamy od niedawna 3. albo 4. osobę w Polsce, która ma certyfikat Symfony. Więc w trakcie prezentacji będą bardzo krótkie pytania, które nie będą miały do końca na prezentację wpływu, ale dzięki czemu będzie można zdobyć te tikety. I polecam, bo to jest także po to, żeby sztucznie zachować waszą atencję. Więc, dlaczego nie robimy tego? Inicjujemy jeden obiekt i jednego araya i coś z nimi robimy i na końcu unsetujemy. Głównym pytaniem jest, czy to może w jakiś sposób pomóc nam zachować pamięć, pomóc nam ją ograniczyć. Czy ktoś wie, co w tym jest źle? Dobrze. Tutaj była pierwsza odpowiedź, dzięki. Nie ma takiej potrzeby. Zaraz dowiemy się dlaczego.
Oczywiście nie zwalnia to pamięci, nie ma potrzeby zwalniania takiej pamięci, ponieważ kto wie, co chciałem tutaj napisać? Drugi bilet do wygry. Nie. Dlaczego? Wróćmy do przykładu. Nie musimy ansetować tej pamięci, ponieważ ta pamięć jest ansetowana przez coś zupełnie innego. Przez staki. Wiem, że jesteście zawiedzieni. Ja też. Zwłaszcza, że mieliście lepsze odpowiedzi niż to, co miałem na myśli. Stack to jest taka właściwie prosta kolejka, prosty stos. First in, first out, czyli to, co pojawia się na samej górze, pierwsze z niego schodzi. Ma dwie komendy tak naprawdę, push i pop. Bardzo proste, uczyliśmy się tego na studiach, nawet ja. Głównie w stackach przechowujemy nasze zmienne. Dlatego nie muszą być one ansetowane, ponieważ żyją wewnątrz tych funkcji. A skoro żyją wewnątrz tych funkcji, to poza nimi już nie. Więc są ansetowane automatycznie, ich pamięć jest zwalniana. W pewnych wypadkach nie, są one bardzo ściśle określone i o nich za chwilę powiemy. Ale nie w funkcjach PHP, a C. PHP jest częściowo napisany w C i to jest bardzo ważne, żeby znać tą zasadę, wiedzieć, w czym tak naprawdę programujemy docelowo, bo PHP jest tylko naszym pośrednikiem w tym, co chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy pracować z pamięcią, na pewno będziemy musieli znać malloki, alloki i inne funkcje w C dotyczące alokowania pamięci, bo to nimi będziemy się także dzisiaj zajmować i to one przysparzają nam największego problemu, bo nie zawsze, kiedy dostajemy komunikat o wyczerpaniu pamięci, ona jest wyczerpana. Więc jedna funkcja PHP-owa to nie jest jedna funkcja C. Myślę, że to jest oczywiste. Jeżeli jesteśmy po to jest PHP, żeby ograniczać narzut pracy, narzut czasu potrzebny do zrobienia czegoś, do zrobienia jakiejś funkcjonalności. Więc zbieramy w grupy jakieś funkcje PHP, jakieś funkcje C, po czym opakowujemy ją w funkcję PHP i mamy gotowca, mamy kolejny klocek, z którego układamy swoją aplikację. Im większe te klocki, tym łatwiej nam się programuje i dlatego mamy Symfony, dlatego mamy Drupala. Żarcik. Exactly. I to, co jest w stosie, jest oczywiście zwalniane automatycznie. Po wyjściu z funkcji automatycznie jest zwalniana pamięć, która nie jest już zupełnie potrzebna. Jeżeli oczywiście dalej nie jest w stacku, jeżeli nie jest dalej używana, jeżeli tak jak powiedziałem, nie jest potrzebna. Wracamy do, mamy tutaj nowy przykład. Inicjujemy obiekt, z którego pobieramy jakieś dane, powiedzmy, że są to pliki i ładujemy go do array'a. Bardzo proste, bardzo łatwy i przyjemny przykład. Być może nie do końca poprawny z solidem, ale na naszej prezentacji się przyda. Czy object jest zwalniany na samym końcu? Tak. To będzie następne pytanie. Object oczywiście wychodzi, jest zwalniany na końcu, ponieważ zwalniamy tylko data array. Dzięki temu nie mamy już żadnych referencji do obiektu i dzięki temu może być zwolniony. PHP przetrzymuje w definicji obiektów, w definicji każdej zmiennej ilość referencji wskazujących na ten obiekt. Jeżeli przy wyjściu z funkcji lub z metody ten counter jest ustawiony na 0, automatycznie ta pamięć jest zwalniana. Automatycznie. Dzięki garbage collectorowi, który jest w PHP-ie, musimy chwilę na to poczekać, ale koniec końców ona zostanie uwolniona i udostępniona dla następnych zmiennych lub od razu zostanie udostępniona, ale nie nadpisana, żeby zachować nam czas potrzebny na nadpisywanie takich danych. Możemy to wymusić, ale nie musimy.
Tak, jest zwalniana, o tym powiedzieliśmy. A kiedy nie jest? Wróćmy do tematu. Kiedy w tym momencie obiekt nie będzie zwalniał pamięci? Dzięki. Tak, tylko i wyłącznie w momencie, kiedy dalej zachowamy pewne referencje, czyli kiedy import file zwróci referencje do samego siebie. Super. I w tym momencie mamy dwa obiekty w array'u, które dalej tam istnieją i które nie mogą być zwrócone. Tak jak powiedziałem. Ze stackami jest mały problem, ich wielkość jest ograniczona przez OS. Teoretycznie powinna być różna w Linuxie i w Windowsie. W Linuxie jest to bodajże 2 GB na stack. Nie nazwałbym tego aż takim ograniczeniem. A w Windowsie jest to 1,5 giga, ale obydwie wartości są ograniczone do 1,5 giga z powodu specyfikacji PHP, która po prostu zażyczyła sobie takiego ograniczenia. Drugim typem danych, w których możemy przechowywać nasze zmienne, nasze funkcje, nasze wszystko właściwie, są hipy. One są troszeczkę bardziej złożone, ponieważ mogą być fragmentowalne. One są przetrzymywane w hardware'owej części naszych maszyn, także w plikach stronicowania, dlatego tutaj już nie mamy takich ograniczeń. Są fragmentowalne. Różne typy hipów różnie je fragmentują. Tak naprawdę tutaj nie ma sensu się w to zagłębiać, to za nas obsługuje C i warstwa jeszcze pod C assemblera, więc nie chciałbym się tutaj zagłębiać, ale jest kilka algorytmów i można naprawdę się w nie wejść, żeby poczytać, chociażby z ciekawości. Jest fragmentowany, przez co możemy tak naprawdę nie ograniczać się do odpowiedniego limitu. Oczywiście tutaj jest gwiazdka, limitem jest nasz hardware i pliki stronicowania. Możemy to powiększać, może to być 400-500 giga, w tej chwili 2-3 tera nie stanowi żadnej różnicy. Limitem jest tylko to, co wsadzimy w maszynę. A jesteśmy w stanie wsadzić naprawdę dużo, bo niedawno mieliśmy klienta, który miał storage RAMu około 0,5 terabajta na jednej maszynie, maszyn były 3, więc było na czym pracować. Musimy tym zarządzać. Niekoniecznie my, może to być C. Tutaj wchodzą tak naprawdę w grę wszystkie funkcje alokujące pamięć, malokujące pamięć i tak dalej. To nie działa automatycznie jak stack. W tym wypadku musimy te zmienne wszystkie unsetować. Jeżeli chcemy się tego pozbyć z pamięci, musimy sami to zrobić, sami się tego pozbyć. Nie działa to tak samo jak stack i właśnie z tym mamy największy problem, właśnie z hipsami. Co za tym idzie? Może te zmienne mogą być także dostępne globalnie. Tutaj wracając do globali w PHP, później przez inne przez inne klasy, które mogły nam zwracać jedną instancję zmiennych, aż do DI-a, który był dzisiaj omawiany. To wszystko jest sterowane w hipie, dzięki czemu tak naprawdę ta pamięć się rozrasta. Za chwilę zobaczymy, jak bardzo się rozrasta przy samej inicjalizacji, a już nie chcę mówić, jak to wygląda, przy samym odpaleniu PHP-a, już nawet nie chciałbym mówić, jak to wygląda w Symfony, bo jest pewna rzecz, którą bardzo chciałbym zmienić w Symfony, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To, co jest na pewno przechowywane w hipach, to są extensiony, kod, który musimy sparsować, to też jest, nasze frameworki się rozrastają, więc jest coraz więcej kodu do parsowania, coraz więcej pamięci nam to zżera i oczywiście zmienne. Zacznijmy od extensionów. One zżerają pamięć, naprawdę dużo pamięci. Im więcej mamy tego uruchomionego na serwerze, tym z mniejszym zapasem pamięci startujemy z naszą aplikacją i tym szybciej skończy nam się ta pamięć. Oczywiście
możemy zwiększyć nasz limit, ale nie zawsze jest to wyjściem. Czasami wystarczy po prostu wyłączyć nieużywane extensiony na naszym serwerze i nasza pamięć zacznie powoli maleć. To, czego korzystamy, z czego korzystamy do profilowania tej pamięci, konkretnie w HIP-ach, to jest to. Bez parametrów w środku, no oczywiście, kto zna tą funkcję, kto z tego korzystał do profilowania? Spodziewałem się większej ilości ludzi. A kto korzystał z tego? OK. One się różnią tym, że bez parametru, tutaj wchodzi z defaultu false, bez parametru zwraca nam to, co jest tak naprawdę zalokowane, a z parametrem to, co jest zalokowane, plus to, co jest zarezerwowane, bo musimy rezerwować pamięć w C w paczkach. Nie możemy zarezerwować sobie dokładnie tyle, ile chcemy, dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Musimy zarezerwować sobie pamięć w paczkach, które mają konkretną wielkość. I ta wielkość to jest nasz zapas pamięci, która jest dla nas zarezerwowana, z której korzystamy i która może nam się skończyć, która może nam przyblokować aplikację, ale która nie jest w żaden sposób zapełniona. I dlatego na początku powiedziałem, że ta pamięć może być, a komunikat i tak wyskoczy, bo ta pamięć się skończy i nie jesteśmy w stanie zaalokować pamięci dla nowych zmiennych, bo inne zmienne już tą pamięć wykorzystały. PHP 5.3 przy samym starcie z kilkoma extensionami po instalacji zajmuje prawie 800 tysięcy bajtów pamięci. To jest teoretycznie nie za dużo, nie za mało, ale tak czy siak jest to jakaś pamięć. Doinstalujmy kilka extensionów, z czego niech jeden będzie uszkodzony i zrobi się ładnych 80 mega na starcie. Upgrade PHP-a już może nam zaoszczędzić 2/3 z tego. PHP 5.4 na starcie startuje z dużo mniejszym zapasem pamięci, potrzebuje tego dużo mniej, a co za tym idzie, my mamy większy zapas na dzień dobry, przez co możemy z tego zejść. I to samo tyczy się extensionów, więc upgrade'ujmy także nasze rozszerzenia, bo to one mogą być źródłem naszych problemów. W niektórych wersjach PDO były takie problemy, były wysypy pamięci i pamiętam, że mieliśmy mocne problemy. Nawet trzeba było się downgrade'ować do wcześniejszych wersji PDO, żeby z nich ich uniknąć, zrezygnować z pewnych funkcji wbudowanych w PDO, z pewnych metod, tylko po to, żeby ta aplikacja mogła działać płynnie i mogła w ogóle działać. Sparsowany kod. W tej chwili jest to dużym problemem ze względu na to, że mamy duże, ciężkie frameworki. Mamy Symfony 2, mamy Zenda 2, które posiadają coraz więcej klas, coraz więcej kodu do sparsowania. Sam Solid generuje przecież masakrycznie dużo klas. Solid, programowanie w Solidzie wymusza na nas tworzenie jak najmniejszych klas, jak najmniejszych instancji, tylko po to, żeby były one jak najbardziej lepiej testowalne, jak najłatwiej i jak najszybciej. To jest fajne, dopóki nie przychodzi nam się zmierzyć z tym, że gdzieś ta pamięć ucieka. Gdzieś w pewnym momencie, na przykład przy inicjowaniu dużej tabeli z obiektów, co ma najczęściej miejsce w doktrynie, doktryn jest, jeżeli chodzi o pamięć, dość dziurawym. Czy ktoś korzysta z doktryna? Z Propela? Propel jest dziurawszy. O, nawet dostałem potwierdzenie, super. Nie powiedziałem głupoty. Jeszcze. Więc wracając do doktryna. Doktryn jest naprawdę dziurawy. Ściągnięcie wszystkich ENCI z bazy danych, która jest dość spora, zajmuje raz, że sporo czasu, a dwa, konsumuje niesamowite ilości pamięci, przez co czasami jest łatwiej po prostu wsadzić to bezpośrednio w tablicę i potem przerobić w naszym zakresie jakimś prostym ORM-em albo jakąś nakładką na doktryna, który pomija całe mapowanie, całe proxy i tym podobne rzeczy, żeby nie dać mu zeżereć tej pamięci, bo on naprawdę ją zżera. Kod, ilość kodu, większa ilość kodu to jest większa ilość pamięci, to jest to, o czym teraz mówiłem, i oczywiście większa ilość czasu. I ta zasada powoduje, że łatwiej jest znajdować te wycieki, bo jeżeli mamy
Także więcej pamięci to jest, a przez co idzie? Więcej pamięci to też jest więcej czasu. I to połączenie sprawia, że dużo łatwiej jest szukać tych wycieków pamięci, bo to, co nam zajmuje więcej czasu, o ile nie jest oparte o web serwisy, które nie są w stanie nam odpowiedzieć, to też zżera dużą ilość pamięci, bo ona musi być jakoś zaalokowana, jakoś zarezerwowana i potrzebujemy czas na to, bo oczywiście nasze RAM czy nasze pliki stronicowania muszą mieć czas, żeby odpowiedzieć. To chwilę trwa. Ale jest łatwy sposób, żeby przeskoczyć wszystkie problemy dotyczące tego, że framework waży na dzień dobry 300 mega razem z wszystkimi paczkami, które doinstalowujemy, pluginami, modułami, bundlami. Jest prosty sposób, który wejdzie do core'a PHP 5.5 bodajże na stałe, ale będzie go trzeba włączyć, ponieważ nie jest włączony na dzień dobry. Z jednego powodu. Żeby ograniczyć pamięć, którą zjada nam parsowanie tego kodu, jest to opcache. Opcache w swoim założeniu, instalujemy go w tej chwili przed wersją PHP 5.5 w bardzo prosty sposób, po prostu z Petzla. Oczywiście jest autorstwa Zenda, jak prawie wszystkie extensiony w PHP. Dlaczego nie jest włączony na samym początku przy instalacji PHP 5.5, ponieważ ma być w przyszłości zamiennikiem dla APC. Ma robić troszkę więcej niż APC, nie ma tylko sterować naszych zmiennych czy to, co mu spuszujemy do środka, ale ma także przechowywać zbinaryzowany, skompilowany kod PHP w RAMie, co znacznie przyspiesza pracę, ponieważ ten kod nie musi być mielony i przerabiany, kompilowany za każdym razem, jak dostajemy request. On już sobie siedzi w RAMie, on już sobie czeka na naszych użytkowników skompilowany i w ten sposób zaoszczędzamy naprawdę dużo czasu i dużo pamięci. Jeżeli nie musi być kompilowany, nie potrzebujemy tej pamięci. On już sobie siedzi, jedna jego instancja w naszym RAMie i czeka. Zend udostępnił nam bardzo proste GUI do śledzenia tego, co się dzieje w środku opcache'a. Jest ono bardzo podobne do GUI APC. Jest troszeczkę prostsze, posiada mniej danych, mniej zmiennych. Tak naprawdę przydaje się jedynie do sprawdzania, czy przypadkiem czegoś nie schrzaniliśmy, gdzieś nie ma za dużo rzeczy, gdzieś nie ma za dużo autoloaderów, które nic nie robią i czy dalej jesteśmy w swoim limicie pamięci, który mamy na to przeznaczone. W swojej karierze wszedłem do tego GUI może ze 2-3 razy, żeby coś sprawdzić, ale warto wiedzieć, że ono jest, że można z niego skorzystać i sprawdzić, czy w ogóle coś tam jest sterowane. To był pierwszy raz, kiedy tam wszedłem, bo nie mogłem uwierzyć, że coś może po zainstalowaniu extensiona w PHP po prostu zacząć działać szybciej i musiałem sprawdzić, czy faktycznie coś się tam dzieje. To, co ja lubię w swojej pracy, to jest AB, Apache Benchmark. I bombardowanie aplikacji, to jest jeden z moich ulubionych slajdów w tej prezentacji. Niedużo, 10 tysięcy requestów po 20 na raz. Bez włączonego cache'a 1700 sekund jest ok. Fajnie szybko działa aplikacja, nie ma najgorzej. Ale z włączonym 3 razy szybciej. Fajnie, mnie się podoba, a także 3 razy mniej pamięci zjadł na parsowanie kodu. Przejdźmy do zmiennych. Bardzo prosty kod, to o czym mówiliśmy, sprawdzanie tego, ile faktycznie konsumują pamięci nasze zmienne przez inicjalizację prostej tablicy ze 100 tysiącami elementów. Teoretycznie, dlatego że PHP jest zaimplementowany, napisany w C, to powinno zająć 800 tysięcy bajtów. Super, mi pasuje. Ale zajmuje troszkę więcej, dużo więcej. 18 razy więcej. Dlaczego? Ponieważ wszystkie
tak jak powiedziałem, wszystkie zmienne w PHP są sterowane w danym typie obiektów, który opisuje między innymi to, ile referencji jest do nich, to jakiego są typu i jak mają pracować. Czy ktoś wie może, jakie są to obiekty? Nie? Kto powiedział Zedwal? Pierwszy? O, na końcu. Mogę was prosić o przekazanie tam biletu? Pa. Kogoś z X-Solva! Wy i tak nie będziecie. Dobra, sam pójdę. I będę dalej mówił. Oczywiście Zedwale, które podstawowa struktura wygląda właśnie tak, dziękuję. Na początku mamy obiekt, value, który zaraz zobaczymy w środku i który opisuje to, jak jest zbudowany obiekt w środku, do czego on się odnosi, jakiego jest typu. On ma sam, w większości tutaj są same nule w środku, ale on jest bardzo ważny. Zaraz zobaczymy, dlaczego on konsumuje w sumie najwięcej pamięci. To, o czym mówiłem, to jest ten counter referencji, który jest wykorzystywany do stacka i dzięki któremu jesteśmy w stanie szybko zwolnić tą pamięć. Jeżeli on wynosi 0 przy wyjściu z funkcji albo metody, ta pamięć jest zwalniana. Ona jest wrzucana do trasha i czeka na zapełnienie ponownie. Są jeszcze dwie flagi, value type i flag. Value type jest wykorzystywany w środku value i flaga, która opisuje aktualny stan zmiennej. Zajmiemy się teraz pierwszym. Pozostałe są typami prostymi, nie wymagają aż takiej naszej atencji, naszego czasu. Ważne jest to, co jest w pierwszym, ponieważ to zżera naszą pamięć. To jest Z-value, który opisuje nam, tak jak powiedziałem, w większości są to nule. Jeżeli zmienna jest typu long, mamy jedynie wartość tutaj, jeżeli double, to tutaj. Oczywiście structa, hash table na array'e i objecty. Obiekty wymagają dodatkowego dodefiniowania. Dlatego każdy obiekt zdefiniowany w PHP wymaga dużo więcej pamięci niż w C, bo jest po prostu zdefiniowany przez serię, przez kolekcję innych obiektów, które po złączeniu dają 18 razy więcej pamięci, konsumują 18 razy więcej pamięci. I tak jak widzimy, po przeanalizowaniu Zval może obiekt Zvala przy najprostszym typie danych, przy zwykłych intach, przy zapełnieniu go zwykłymi intami może zająć nawet 48 bajtów, przy czym bakety, które go storują w array'u, zajmują kolejne 96 i przez to na 64-bitowej maszynie mamy aż 144 bajty na jeden obiekt w array'u. To jest naprawdę dużo w porównaniu do 8. To nam daje... O, jest błąd, przepraszam, 14 milionów i wciąż pozostaje 250 tysięcy, które mamy gdzieś jeszcze spoczywające. I one sobie czekają na to, aż je wykorzystamy, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, gdzieś na początku prezentacji, w C alokujemy pamięć partiami. Jeżeli chcemy zaalokować tyle, musimy wziąć tyle i to, co zostaje, to jest nasze 250 tysięcy bajtów. W tym wypadku alokujemy 2 do 17, co nam daje 131 tysięcy. Zostaje nam 31 tysięcy pointerów, wskaźników na te miejsca, gdzie ta pamięć została zaalokowana, która jest po 8 bajtów, co daje nam dokładnie tyle, ile nam brakowało. I to jest to, czego nam czasami brakuje w pamięci, kiedy nam jej brakuje. Krótka konkluzja, PHP nie jest C. Nie działa tak jak C, nie będzie działać tak jak C, nie jest szybkie jak C, nie zjada tyle pamięci co C, ale nie jest gorsze niż C, bo możemy szybciej pracować w nim kosztem właśnie pamięci i czasu egzekucji. Możemy skorzystać z SPL Fixed Array,
I to jest to, z czego myśmy skorzystali w doktrynie, żeby ograniczyć tą pamięć. On przechowuje głównie proste typy danych albo typy danych w tym tego samego typu dokładnie, dzięki czemu jesteśmy w stanie ograniczyć tą pamięć ze 144 bitów do 56. W momencie, kiedy mamy 10 milionów elementów w arrayu, jest to sporo. Jesteśmy w stanie tam zalokować przy tych samych zasobach prawie 3 razy więcej pamięci, prawie 3 razy więcej obiektów na tej samej maszynie, nie zmieniając jej konfiguracji. Dodatkowo jest 33% szybszy przy zapisywaniu i 10% szybszy przy wczytywaniu, ponieważ nie potrzebuje analizować już tych elementów Zwala, które przed chwilą pokazywałem. No, to teraz wiecie dużo. I możecie sobie zadać pytanie, czy już jesteście hakerami? Czy ktoś się czuje jak haker potem? Pewnie, że nie. Ja też bym się nie czuł. Ale żeby być jak ninja, za których mają się w większości hakerzy, musimy szukać wycieków. My będziemy ich szukać od zupełnie innej strony niż oni. Oni szukają ich po to, żeby je wykorzystać, a my, żeby załatać. To jest to, czego nie lubimy. To jest ten komunikat, o którym dzisiaj mówimy i którym się dzisiaj zajmujemy, który nas tak bardzo boli. Możemy go rozwiązać na dzień dobry, zmieniając konfigurację, która się zaczyna od bardzo małej. Tutaj nie wiem, na co by to wystarczyło. Możemy ją troszkę powiększyć, ale w mojej karierze zdarzały się i takie konfiguracje. Kto wie, co można tutaj władować, żeby... Naprawdę nie chciałem wracać do projektu, w którym wstawiłem tą linijkę. Dobrze, ale wracając. Jeżeli nam nawet tych 64 giga zabraknie, kto wie, co możemy tutaj wstawić, żeby pominąć? Dzięki, tutaj było minus jeden. Wtedy nie mamy w ogóle, wstyd się przyznać troszkę, ale załóżmy, że wiemy to z dokumentacji. Ja się dowiedziałem, jak się uczyłem do egzaminu. Tak, minus jeden. Wtedy nie mamy żadnego limitu i możemy pracować tak jak z konsoli. Jak jeszcze możemy rozwiązywać te problemy? Ten komunikat nie kończy się w tym miejscu, on idzie dalej. To jest najprostszy sposób, z którego korzystają prawie wszyscy programiści, przeanalizowanie miejsca, w którym to jest. Na linii, tutaj troszkę poprawiłem, tutaj było 3000, chciałem was troszkę rozbawić. XL wiek zawsze pomocny. To jest kolejna metoda, po prostu analizujemy ten komunikat, analizujemy stack trace w tym komunikacie. W 95% przypadków to pomaga. Tutaj lokalizujemy ten błąd, tutaj on jest i w momencie, kiedy zmienimy akurat tą linijkę kodu, to będzie działać. To będzie szybsze, to nie powinno się wywalać akurat w tym miejscu. Tak jak mówię, 95% przypadków kodu zabawa się zaczyna w pozostałych 5. To jest jedna strona. Przejdźmy do następnej, w której pomoże nam Xdebug. Xdebug jest narzędziem do profilowania, debugowania, jak sama nazwa wskazuje, aplikacji. Zazwyczaj korzystam z niej do znalezienia bugów, do znalezienia tego, jak aplikacja działa, zrozumienia jej działania dla danej funkcji i sprawdzeniu, gdzie coś spieprzyliśmy. Czy ktoś jeszcze korzysta z Xdebuga? Super. Kiedy ostatnio zrobiliście Wardampa? Wczoraj, właśnie. Z Xdebuga naprawdę warto korzystać poza Wardampem, ponieważ Wardamp daje nam informacje tylko na temat obiektów, które wpakujemy do jego argumentów. W tym wypadku i musimy później oczywiście, fajnie, mamy ten obiekt, wiemy już na co, coś na ich temat. Nie tam jest problem, więc ładujemy trzeci, odświeżamy stronę, ładujemy czwarty, odświeżamy stronę, ładujemy piąty, odświeżamy stronę, strona się robi strasznie długa.
I przy okazji w momentach wycieków pamięci strasznie długo się ładuje, bo pamięć to jest czas, a skoro pamięć to jest czas, a my debugujemy tą pamięć, to także potrzebujemy na każdy ten request przeznaczyć powiedzmy 5, 6, 7 minut. Oczywiście możemy to ograniczyć, możemy ograniczyć czas, w którym aplikacja może się wykonywać, na przykład do 2 minut, ale wtedy nie złapiemy wycieku pamięci, tylko ograniczony czas. Więc po wardampie, po czekaniu raz 5 minut, drugi raz 5 minut, 3 razy 5 minut, nasz szef może się troszkę zdenerwować, prawda? Szef nie słucha. To dobrze. Pamięć potrzebuje czasu. Więc pierwszą metodą sprawdzania, gdzie są wycieki pamięci, jest badanie, która z metod, z których korzystamy, konsumuje najwięcej czasu, potrzebuje najwięcej czasu na swoje przepracowanie. Oczywiście musimy pamiętać, że czasami to zależy od zewnętrznych czynników, jak web serwisy. Pokażę Wam kawałek kodu, który będziemy mogli przeanalizować w PHP Stormie, kawałek po kawałku, tylko żeby sprawdzić, w którym momencie tak naprawdę zabiera to najwięcej czasu. To, co od czego ja zaczynam swoją pracę, to jest zaznaczenie kluczowych miejsc, które mogą się, które mogą konsumować najwięcej pamięci i przelecenie nazwałbym to na oko, linijka po linijce. Zaczynamy od pierwszej, widzimy, że zajmuje to naprawdę niewiele czasu, bo od razu przeskakuje na drugą, z drugiej przeskakujemy na trzecią i tu już jest problem. Ta linijka na początku potrzebowała aż 13 sekund do wykonania się, przez co dalsza analiza rekurencyjna tak naprawdę do środka, do samego środka problemu mogła w ten sposób przebiec, tylko po to, żeby znaleźć, gdzie jest problem, gdzie mógł być ten wyciek pamięci. On nie był duży. W tym wypadku nie pokazał się komunikat o przekroczeniu ilości pamięci, ale aplikacja działała wolno, bo potrzebowała jej dużo zabrać z naszej pamięci RAM-u, tylko przez to, że Doctrine miał swój błąd, który mogliśmy tutaj bardzo łatwo ominąć. Więc po zmienieniu funkcji czy metody, z której skorzystaliśmy w Doctrine, to zaczęło dość szybko działać. Bardzo prosta metoda. Nie da się tego powtórzyć z wardampem, przykro mi. A zajęła tak naprawdę bardzo mało czasu, żeby dojść do sedna problemu. Po przejściu 3 razy przez aplikację w ten sposób byliśmy w stanie szybko określić, gdzie w środku jest błąd i że jest to akurat Doctrine. XDebug ma także profiler wbudowany po stronie serwera, który później możemy władować do analizera w PHP Stormie. To jest narzędzie dużo bardziej zaawansowane, mówiące nam dużo więcej na temat tego, jak aplikacja się zachowuje, nie tylko na naszym środowisku, ale także zwłaszcza na środowisku produkcyjnym. Możemy to włączyć w konfiguracji PHP przez... Ja sobie tylko czas skontroluję. Okej, super. Przez zaznaczenie nowych opcji w XDebugu. One są dostępne od razu w XDebugu, więc nie musimy się tym przejmować, gdzie to będzie. Po prostu włączamy nasz profiler i mówimy mu, do jakiego katalogu ma załadować nasze logi. I co się dzieje? Ładuje logi. Super. Cache grid, i tak dalej, i tak dalej. Po godzinie, ja to załadowałem w zeszłym tygodniu chyba o godzinie 19, tutaj akurat nie ma tego screenshota z tej godziny, o godzinie 19 na nasz serwer, na którym pracujemy i o dziwo po jakichś 5 minutach pojawiło się jakieś 250 plików. Więc Xsolve pracuje. Co możemy z tym zrobić, żeby jednak to było bardziej czytelne? To znaczy najpierw... Super, dopisać parametry do nazwy pliku... Holy moly, to miało być komentarzem do tego, że jest jednak tutaj dość sporo tych elementów. Dopisać
funkcję, dopisać to, jak ta nazwa ma wyglądać. W dokumentacji Xdebuga możemy znaleźć całą tabelkę elementów, jak możemy skonstruować nazwę tych plików, żeby one wyglądały normalnie. Możemy tam wrzucić nazwę użytkownika, który to wywołuje, datę oczywiście, możemy tam wrzucić adres www, z którego jest to wywoływane, możemy nawet wrzucić jakieś inne zmienne z serwera, ze zmiennej serwer w PHP. Wtedy to zaczyna mieć ręce i nogi i wyglądać naprawdę fajnie. Możemy oczywiście tutaj zdefiniować też odpowiednie katalogi i wtedy można z tego korzystać. Collect params jest kolejnym elementem konfiguracji, z którym możemy tutaj popracować. Ma on cztery wartości, zaczyna się od defaultowej, która tak naprawdę niewiele nam mówi o tym, co się dzieje w aplikacji. Mamy jedynkę, która dorzuca parametr do funkcji czy metod, z których korzystamy. Dwójka, nie wiedzieć czemu, jest pominięta. Trójka, która daje nam troszeczkę więcej informacji na temat tych parametrów. I czwórka, która już w tym miejscu jest widoczna różnica między trójką a czwórką, która już naprawdę daje nam odpowiednie informacje. Plusy dawania większych uprawnień tej aplikacji są oczywiście takie, że szybciej zbadamy ten problem. Minusem jest zajmowane miejsce, bo każdy request jest badany, każdy request jest pakowany do osobnego pliku, więc potrzebujemy po czasie dużej ilości miejsca, żeby to robić. Co jest w środku takiego pliku? Dużo syfu. Naprawdę dużo rzeczy. Nie chciałbym analizować tego od tej strony. Musiałoby to być naprawdę nieprzyjemne, zwłaszcza, że tak naprawdę lwią część pracy w tym miejscu wykonuje za nas sortowanie w narzędziach. Jakich narzędziach? Na przykład WebGrindzie. Zainstalowałem go, używałem go, ale było to dość niewygodne, ponieważ jest to narzędzie zewnętrzne. Wygląda ono tak i jest to tak naprawdę tabelka, w której mamy w pierwszej kolumnie wylistowane metody, z których korzystamy. W drugiej i trzeciej kolumnie czas, który jest potrzebny na wykonanie tych metod i w ostatniej kolumnie łączna liczba wywołań. Ostatnia kolumna oczywiście może, to są wszystkie informacje, które znajdują się w tych plikach i które są odpowiednio sparsowane. Ta ostatnia kolumna może nam się przydać do zupełnie innej rzeczy, niekoniecznie do szukania wycieków pamięci w aplikacji, ale także do szukania punktów w aplikacji, które są najczęściej wykorzystywane. A skoro są najczęściej wykorzystywane, to może warto je przeanalizować, zrefaktorować, żeby ograniczyć liczbę ich wywołań, co spowoduje, że będziemy szybciej że nasza aplikacja będzie szybciej się wykonywać. Czasami można znaleźć takie kwiatki jak tutaj, metodę, która jest wywoływana 3700 razy. To nie jest najlepsze. To, z czego ja korzystam, to jest analizer w PHP Stormie. Jest on dostępny od razu po instalacji. Wymaga jedynie wgrania z serwera pliku, który chcemy przeanalizować. Otwiera nam się wtedy odpowiednia konsola, która wygląda plus minus tak samo jak w gridzie. Ma dokładnie te same kolumny, ale możemy dodatkowo przejść przez nie w odpowiedni sposób. Ma to, na czym ja pracuję w tym miejscu, czyli ten analizer, który pokazuje, jak kolejno dochodzimy do danej metody. I w tym momencie chciałbym wam pokazać, jak z czasu możemy znaleźć bardzo szybko miejsce wycieku pamięci. Tylko sortując po czasie widzimy, że 69% naszego czasu w tej aplikacji, przepraszam za dziury, one tu muszą być, 69% czasu naszej aplikacji jest pochłaniana przez jedną metodę. Po jej kliknięciu otwiera nam się cały profiler tej metody, co ona robi, skąd ona przyszła i jak wygląda czas egzekucji danych dalszych metod, z których ona korzysta. I widzimy, że żadna z tych metod nie jest problemem. Problemem jest ta metoda. I to w tej metodzie była oczywiście luka, którą trzeba było załatać. Proste, szybkie,
można zainstalować na serwerze produkcyjnym. Wychodzimy wtedy po prostu od pliku najbliższego godzinie zgłoszenia naszego wycieku. Bardzo łatwo można dojść do tego, co było problemem. Więc podsumowując, wszystko, naprawdę wszystko, począwszy od naszego kodu, przez frameworki, przez zainstalowane pluginy, przez zainstalowane rozszerzenia do PHP, przez zmienne, które gdzieś tam sobie żyją, nawet coś, co jest zupełną nowością już od jakiegoś czasu i wow, czyli DI, chociażby w Symfony, konsumuje tą pamięć. Bierze tą pamięć i musimy o tym pamiętać, że nie mamy tego, co definiujemy w konfiguracji PHP. To jest mocno ograniczone. Dziękuję. To jest czas na pytania. Proszę. Mikrofon, jeszcze mikrofon. Ja mam takie pytanie o twoje zdanie na taki trend w ostatnich latach, żeby przepisywać frameworki PHP-owe i zapisywać je jako extensiony do PHP w C. Jak Falcon. Tak. A czy Jaffa. I czy to w sensie, że po prostu jeden do jeden po prostu sobie przepiszemy to na C, czy to będzie mieć wymierny wpływ na to, że te problemy, o których ty na tej prezentacji omawiałeś, po prostu zostaną obniżone? Obniżone tak, nie znikną. Na pewno nie znikną, ale są jeszcze inne problemy. Znaczy, czy ty uważasz, że jest sens iść w tym kierunku, czy to jest takie sztuka dla sztuki? Jeszcze 2 miesiące temu, kiedy poznawałem Falcona, to jest właśnie nowy framework, który jest napisany jako extension do PHP, który nie pamiętam, w czym był dokładnie napisany, byłem nim zachwycony. Jego wyniki są naprawdę zdumiewające, działa on super szybko. Akurat wtedy poprawiałem jakiś projekt, który wymagał tego typu performance'u i zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ale jedyny problem, jaki z nim był, to jest to, że skoro mamy go jako extension do PHP, to jednocześnie jest tak samo jak poprzednie wersje innych frameworków. Jedna instancja na cały serwer. I to już jest problem, kiedy chcemy wprowadzić więcej instancji tego frameworka na naszych serwerach. Musielibyśmy mieć po prostu dużo serwerów deweloperskich dla każdej wersji tego frameworka, żeby można pracować z innymi projektami. U nas w firmie nasze projekty są od Symfony 1.2, 1.3, 1.4, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 i zbliżają się już projekty z Symfony 2.4. Nie chciałbym przekazywać u mnie w firmie, że przy każdej wersji, która jest wypuszczana, w tej chwili już chyba w odstępach 3-miesięcznych, że musimy dokupić nowy serwer. Uważam, że to jest super w pewnym środowisku, kiedy potrzebujemy naprawdę szybkiej aplikacji, żeby mega szybko działała, 6 razy szybciej niż w innym frameworku, ale jeżeli chodzi o development, to mamy spore ograniczenia i nie po to jest PHP. Jeśli można tutaj jeszcze coś dopowiedzieć, Piotrek, sorry, że wchodzę w słowo, to jakby framework to jest jedno, a cała masa bibliotek i tego, co używasz, co ładujesz sobie kompozerem, w zależności to jest drugie, no i tego już nie ma, więc jakby tu Piotrek wspomniał o tym, że Doctrine jest źródłem różnych tam zasadek. Także zewnętrzne biblioteki. Coś, co mi się spodobało, co wczoraj Kacper mówił na swojej prezentacji, jeżeli ktoś był na DI-u, Dependency Injection, to, że Symfony wprowadziło już jakiś czas temu, lazy loading w DI-u. To, na co ja czekam, to lazy loading nie tylko na naszych serwisach, ale na wszystkich serwisach. Tak samo jak działa to w Doctrine, nie konsumuje tej pamięci automatycznie przy włączaniu w ogóle tego serwisu. Tak samo chciałbym, żeby to działało w DI-u.
bo w tej chwili wszystkie serwisy są tworzone w momencie odpalenia aplikacji i przez to Symfony już na dzień dobry jest dość ciężkie. Jeszcze jakieś pytania? Tam jeszcze jedno. Już jakiś czas temu Facebook udostępnił to swoje cudowne narzędzie do kompilowania kodu PHP do C. No nie wiem, czy to można nazwać tak na dobrą sprawę procesem kompilowania, ale mniejsza o to. Ale moje pytanie dotyczy tego, czy na przykład, nie wiem, czy masz ty takie informacje, albo czy ktokolwiek tu wie, na ile tego typu rozwiązanie na przykład wpływa na optymalizację zarządzania pamięcią przez taki proces. Słyszałem o tym. Czytałem o tym, nie korzystałem z tego, ale po co kompilować coś? Idziemy wtedy do strony Java. W stronę Java mamy kod, kompilujemy go i dopiero wtedy wystawiamy. Opcache robi to za nas, przy każdym requestie, kiedy się zmienia ten kod. Jeżeli zmienimy ten kod, on automatycznie przy najbliższym requestie zostanie skeszowany, zostanie on skompilowany i wrzucony do RAMu. Będzie to na pewno szybsze rozwiązanie niż kompilowanie kodu przez narzędzie facebookowe, bo przede wszystkim nie będzie siedzieć na dysku, nawet jeżeli jest to dysk SD, to będzie on chyba wolniejszy niż to, co mamy udostępnione w RAMie. No tak, tutaj to, o czym powiedziałeś, ma oczywiście jest jak najbardziej zasadne w przypadku nowych projektów, natomiast kiedy próbujemy portować jakieś stare fragmenty kodu, w niektórych przypadkach może się okazać, że dużo optymalniejsze dla naszej infrastruktury jest takie właśnie rozwiązanie. Nie chciałbym się teraz określać, bo tak jak mówiłem, nie działałem na tym narzędziu, ale jeżeli mamy starszy kod, to zakładam, że mogą być jakieś problemy w kompilacji, więc bałbym się odrobinkę tego narzędzia. Trzeba po prostu spróbować. Będą duże problemy z kompilacją, żeby... Tu jestem. Okej. Okay. Żeby użyć hip-hopa, trzeba dostosować specjalnie swój kod pod hip-hop i trzeba usuwać. Nie wszystkie struktury składniowe można używać normalnie, żeby hip-hop potraktował nasz kod poprawnie. Pewne rzeczy trzeba unikać. Niektóre rzeczy zalecają specjalne struktury zapisu, żeby hip-hop poprawnie działał, żeby to faktycznie miało sens. Więc to nie jest tak, że wrócimy stronę sprzed roku czy dwóch, nic nie będziemy poprawiać i to się odpali i będziemy mieli piękny kod w C gotowy. Czyli problem sprowadza się tak naprawdę do tego, co zwykle. Na co chcemy przeznaczyć ten czas i z jakiego narzędzia chcemy skorzystać? Czy z facebookowego, czy z opcache'a i do czego chcemy dostosować nasz kod? Co zajmie mniej czasu? Dziękuję. Tutaj jestem. Tylko jedna uwaga do hip-hopa. Różnica jest teraz taka, że to jest trochę nieporozumienie, że hip-hop jest kompilatorem. Od pewnego czasu hip-hop jest implementacją wirtualnej maszyny PHP, więc to jest duża różnica. On nie kompiluje kodu po prostu tak do kodu maszynowego, tylko oni teraz starają się z tego zrobić wirtualną maszynę i tam jest JIT, Just In Time Compiler, czyli po prostu on będzie... interpretował coś jak wirtualna maszyna Java i wtedy jest duża szansa, że to użycie pamięci będzie zoptymalizowane naprawdę. To się rozwija dalej i to będą dalej na tym pracować. Także tylko takie wyrównanie. Ktoś jeszcze? Okej, nie widzę rąk. To dziękuję.